Hey, sweetie. Is you already in bed? Here, let me tuck you in a little bit better, okay? There, there. Shh. It's okay. It's okay. Yeah, you look really comfy here. Alright. Is it? You like it? Is it okay? Are you comfy? Some roses because you deserve them. They smell really, really nice. Yeah, sometimes you buy flowers and you don't smell anything, but these smell like love. They have a really, really rich color. And these are for you. You like them? Okay. Let me put them here. Perfect. Haven't noticed. I also bought you this candle. It smells really good. Just to make you feel more comfy than you already are, I figured I would light it up next by the roses. It smells really nice here. I'll put it next to the roses. Okay. You have a really nice hair, by the way. I could play with them all day and night. That sounded creepy. Sorry, didn't mean it like that. I know how much you like when someone reads to you. So I got this book. It's in Polish, so I hope it will relax you hearing me read to you, okay? All right, sweetie. Can I start? The book is called Start. Are you comfy? You want me to change anything here? Okay. Let me read you some. Let me get a little bit closer to you. Sekret wart jest tyle, ile warci są ludzie, przed którymi powinniśmy go strzec. Kiedy się obudziłem, w pierwszym odruchu chciałem jak najszybciej podzielić się informacją o cmentarzu zapomnianych książek z moim najlepszym przyjacielem. Tomas Aguilar był szkolnym kumplem, który cały swój wolny czas poświęcał pomysłom, acz mało praktycznym wynalazkom. Pomysłowym, acz mało praktycznym wynalazkom. Takim jak aerostatyczna rzutka,
Jeśli już z kimś dzielić się tą tajemnicą, to tylko z Tomasem. Śniąc na jawie, już wyobrażałem sobie nas, jak wyekwipowani w latarki i kompasy, ruszamy na wyprawę, gotowi odkryć wszystkie sekrety tych bibliotecznych katakumb. Później jednak, pamiętając o danym przyrzeczeniu, uznałem, że okoliczności zmuszają mnie do zmiany tego, co w powieściach kryminalnych określano jako modus operandi. W południe przystąpiłem do ojca z serią pytań dotyczących i książki, i Juliana Karaksa, sławnych w moim mniemaniu na cały świat. Zamierzałem oczywiście zdobyć wszystkie dzieła tego autora i w parę dni przeczytać je od deski do deski. Jakież było moje zdumienie, gdy się okazało, że mój ojciec, antykwariusz z dziada pradziada, pożeracz wszystkich katalogów wydawniczych, nigdy nie słyszał o Cieniu Wiatru ani o Julianie Karaksie. Zaintrygowany zajrzał do książki i na stronę redakcyjną. Sądząc z podanych tu informacji, książka ta pochodzi z wydania, którego nakład liczył 2500 egzemplarzy, wydrukowanych w Barcelonie przez wydawnictwo Cabestany Editores w grudniu 1935 roku. Znasz to wydawnictwo? Przestało działać parę lat temu, ale to nie jest wydanie pierwsze, bo wcześniej, w listopadzie tego samego roku, książka ukazała się w Paryżu nakładem wydawnictwa Galliano and Neuval. Nic mi to nie mówi. To znaczy, że to jest przekład? Zapytałem zbity z tropu. Nie ma żadnej wzmianki na ten temat. Sądząc z zamieszczonych tu danych, jest to tekst oryginalny. Książka po hiszpańsku, ale wydana najpierw we Francji. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Takie czasy, dodał ojciec. Może Barcelo będzie wiedział na ten temat. Gustavo Barcelo, kolega ojca z tej samej branży, był współwłaścicielem księgarni znajdującej się w suterenie przy ulicy Fernando i najwspanialszym zarazem przedstawicielem barcelońskich antykwariuszy. Nigdy nie odrywał się od skażonej fajki roztaczającej woń perskiego bazaru i lubił przedstawiać się jako ostatni romantyk. Barcelo utrzymywał, że jego rodzinę łączyło jakieś dalekie pokrewieństwo z lordem Byronem, mimo iż on sam pochodził z miejscowości Caldas de Montbai. Być może, pragnąc owe powinowactwa unaocznić, nosił się nieodmiennie w stylu XIX-wiecznego dandysa, w fularach, białych lakierkach i z nieodłącznym, choć zrobionym ze zwykłego szkła, monoklem, którego, jak mawiali złośliwi, nie zdejmował nawet w ustroniu toalety. Naprawdę zaś jedynymi więzami krwi, jakimi rzeczywiście mógł się poszczycić, były więzy z własnym ojcem, przemysłowcem, który zbił, nie zawsze najuczciwszymi metodami, fortunę pod koniec XIX wieku. Jak utrzymywał mój ojciec, Gustavo Barcelo, był formalnie rzecz biorąc człowiekiem majętnym. Antykwariat zaś był raczej pasją niż interesem. Kochał książki bezgranicznie i choć stanowczo to dementował, jeśli zdarzało się, iż ktoś z odwiedzających jego księgarnię zakochiwał się w książce, której cena przekraczała jego możliwości. Barcelo obniżał jej cenę do akceptowalnego poziomu, a nawet przekazywał w prezencie, jeśli uznał, że ma do czynienia z prawdziwym miłośnikiem książek, a nie przypadkowym dyletantem. A ponadto miał pamięć niezwykłą i ogrom wiedzy, których ani wygląd, ani pretensjonalne maniery nie mogły przyćmić. Bo o czym jak o czym, ale o rzadkich książkach właśnie on, a nie kto inny, wiedział wszystko. Owego wieczoru, po zamknięciu księgarni, ojciec zaproponował mi, byśmy przeszli się do kawiarni Els Quatre Gats na ulicy Montio, gdzie Barcelo i jego koledzy spotykali się regularnie, kawędząc w gronie bibliofilów, o przeklętych poetach,
martwych językach i arcydziełach oddanych na łaskę i niełaskę moli. Are you enjoying it? I think it's really, really nice. You're getting sleepy. Okay. Let me put it aside. Hey, hey, it's okay. Everything is fine. You should get some sleep. Get some rest. Tomorrow is a new day. New beginning. New adventure. New possibilities. That's what I like to look at it. That's how I like to look at it. So I think it's really good to be well rested. And it is, after all, really late. So yeah, I think it's this candle that made you so sleepy so soon. I think it has some oils in it that makes you feel relaxed and just sleepy. So, don't blame me, blame the candle. Anyway, you're really comfy in bed. It's really warm. And you have a new day to conquer tomorrow. It's okay to go to sleep now. Shh. It's fine. Here, close your eyes. Close your eyes. Some sweet and nice dreams. I promise you, everything will be okay. All right, get some sleep.